9. Gość poranka. A gościem poranka jest Patryk Jaki, Solidarna Polska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana i witam państwa. Panie pośle, sporo się dzieje w Brukseli, także w krajowej polityce, ale o niej za chwilę. Zacznijmy od Brukseli. Wczoraj eurodeputowani zdecydowaną większością głosów uchwalili, że Unia Europejska stanie się strefą wolności dla osób LGBT. To jest reakcja na ustanawiane przez polskie samorządy rzekomych stref wolnych od LGBT. Za rezolucją zagłosowało 490 posłów, przeciw było 141. Europosłowie Platformy, PSL-u i Lewicy poparli tę rezolucję. Europosłowie PiS wypowiedzieli się przeciwko niej. Jak pan to ocenia, panie pośle, ale również szerzej, bo oczywiście wiemy i tego nie trzeba tłumaczyć, jaka to jest rezolucja, ale tak się zastanawiam, do czego, panie pośle, to wszystko pana zdaniem zmierza? No, to jest taka konsekwentna realizacja masterplanu niemieckiego z cichym wsparciem francuskim. No i to są jakby dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, taka najważniejsza, to jest stworzenie takiego planu Bismarck II, to znaczy planu pod tytułem stworzenie państwa, takiego, jak to niektórzy nazywają publicyści, cesarstwa niemieckiego Unii Europejskiej, znaczy takiej całkowitej hegemonii, federalizacja, stworzenie takiego państwa Unii Europejskiej, gdzie Polska stanie się takim powiatem, województwem kompletnie nieznaczącym, Polska stanie się państwem drugiej kategorii i do tego jakby metodą faktów dokonanych bez zmian traktatów praktycznie jakby każdego roku odbierane są państwom członkowskim kolejne kompetencje. W tej chwili nie wiem, czy państwo sobie zdają z tego sprawę, ale ponad 90% prawa już przychodzi do nas z Unii Europejskiej, a oni są jeszcze ciągle im za mało i teraz właśnie chcą jeszcze zabierać prawa rodzinne, kwestie związane z etyką, moralnością, kulturą. Prawa, które miały być od samego początku zarezerwowane tylko i wyłącznie do decyzji samych Polaków. W związku z powyższym to jest taka konsekwentna realizacja budowy dużego państwa europejskiego, a do tego jest potrzebne stworzenie nowego Europejczyka. No i tym nowym Europejczykiem ma być człowiek, który ma być wyemancypowany od wszystkiego, szczególnie od tych zasad w Polsce konserwatywnych, opartych na chrześcijaństwie, na filozofii greckiej, takiej starej Europy, w której to jasna jest hierarchia, w której bardzo ceni się życie, a nie jest to filozofia taka, którą dzisiaj próbuje, to nie jest ta nowa inżynieria społeczna pod tytułem rób ta co chce ta. No i jakby do tego oczywiście potrzebna jest ta cała ideologia gender, czyli tworzenie nowego człowieka. No jeżeli pan zadał pytanie, jakby po co to jest robione, to jest robione właśnie po to, żeby stworzyć to państwo europejskie, żeby zniszczyć tą starą kulturę, stworzyć nową kulturę, nowego człowieka, to taki, można by było powiedzieć, nowa ideologia postmarksistowska. No i Polska jest jednym z takich ostatnich państw, które w Europie bronią się przed tą rewolucją kulturową. Panie pośle, pan zapewne rozmawia z eurodeputowanymi z innych frakcji, czy to z socjaldemokratów, czy liberałów, czy zielonych, czy z innych frakcji. Tak się zastanawiam, bo przecież doskonale wiemy, że stref wolnych od LGBT w Polsce nie ma i nie było, że to jest wszystko fake news, że to jest rzecz wynikająca z tej pracy aktywisty Barta Staszewskiego, który zresztą stanął za to przed sądem, że tak naprawdę on jeździł i przyklejał te tabliczki do nazw różnych miejscowości, ale tymczasem, gdy o tym się mówi eurodeputowanym, oni tak naprawdę jakby tego nie przyjmowali, tylko jak mantrę powtarzają właśnie o tych strefach wolnych od LGBT w Polsce, tej dyskryminacji. I tak się zastanawiam, i to jest moje pytanie do pana, czy to jest pana zdaniem, po pana rozmowach też zapewne z kuluarowych, czy to jest kwestia pewnego cynizmu, wyrachowania, być może kwestia konsekwentnie właśnie przeprowadzania i forsowania pewnych projektów ideologicznych. Czy ci posłowie tak naprawdę w to wierzą, czy być może to jest na przykład koniunkturalizm? Jak pan, panie pośle, to ocenia? No bo fakty to jest jedno, tymczasem wydaje się, że część eurodeputowanych jest, i to nawet znaczna część, na te fakty impregnowana. Znaczy myślę, że tutaj dzielą się eurodeputowani, dzielą się na dwie grupy. Jedna grupa rzeczywiście w to wierzy, dlatego że to jest potężna machina propagandowa, która z jednej strony posłowie z Polski suflują to, z drugiej strony media nasze, które mają lewicowe, które mają z kolei kontakty z mediami lewicowymi za granicą, też to suflują. No i po prostu są ludzie, którzy to wierzą. Znaczy, wierzą, że w Polsce są jakieś getta, gdzie po prostu przed restauracjami stoją selekcjonerzy i sprawdzają, kto ma jaką orientację seksualną. To jest jakby jedna część, a druga część oczywiście wie, że to jest kompletna jakby bzdura. Natomiast jak
jakby wpisuje się to w ten master plan federalizacji Unii Europejskiej, bo przecież wiadomo, że nie da się tego stworzyć bez zniszczenia starej kultury. No i dlatego na takich zasadach kolonialnych oni uważają po prostu, że ich nowa kultura jest lepsza niż polska. No i oni będą nas uczyli kultury jeszcze raz, prawda? Znaczy oni pokażą Polakom, jaka kultura jest dobra, i siłą to zrobią. I co jest najgorsze jakby w tej rezolucji, to w tej rezolucji po raz kolejny jest nawoływanie do tego, żeby Polsce zabierać pieniądze i skorzystać z tego nowego rozporządzenia łączącego budżet z... O tym mówi wprost chociażby komisarz Věra Jourová w ostatnim wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. Mówi wprost, że będą zabierane fundusze, czy to państwom, czy samorządom właśnie za kwestie LGBT. No niestety, Solidarna Polska przed tym, ja również o tym przestrzegaliśmy. Znaczy, przestrzegaliśmy, że w ogóle jakakolwiek rozmowa na ten temat bez z góry założonego weta, o tym, że można jakby zmienić ustrój Unii Europejskiej, że można się zgodzić na zmianę ustroju Unii Europejskiej w taki sposób, żeby warunkować wypłatę pieniędzy, które się Polsce po prostu należą za to, że dała dostęp do swojego rynku, z którego firmy zagraniczne korzystają, od oceny tego, jaką politykę prowadzimy w zakresie polityki rodzinnej, moralności, redystrybucji środków, wymiaru sprawiedliwości, która należy tylko do decyzji Polaków, którą podejmują w wyborach. Mówiliśmy, że to skończy się tragedią. Mówiliśmy, że to jest bardzo zła decyzja. No i jakby przykro nam, że no, mi jest też przykro, że te wszystkie diagnozy, które stawia każdego dnia się potwierdzają. Chciałbym, żeby było inaczej. No, chciałbym, żeby można było powiedzieć tak, że Patryk Jaki się mylił, a Mateusz Morawiecki miał rację, ale niestety jakby fakty są takie, jakie są. I ja się boję, że to dalej postępuje, dlatego że w tym tygodniu na przykład przegłosowano jakąś dziwaczną poprawkę dotyczącą tego, że na przykład wymiana informacji podatkowej pomiędzy państwami ma być również uzależniona od kryterium oceny, czy jakieś państwo jest praworządne, czy nie. A wszyscy wiemy, że w ogóle ta kwestia praworządności to jest taka sama chucpa, jak te strefy wolne od LGBT, bo główny zarzut wobec Polski dotyczy tego, że u nas jest upolityczniony sposób wyboru sędziów. Tymczasem u nas dalej jakby sędziów w większości wskazują sami sędziowie, natomiast w Niemczech w ogóle sędziowie nie mają nic do gadania, tylko wskazują politycy. No i Niemcy bezczelnie twierdzą, że w Polsce jest upolityczniony sposób, kiedy w Polsce sędziowie wybierają sędziów, a w Niemczech, kiedy politycy wybierają sędziów, oni twierdzą, że tam jest nieupolityczniona. No po prostu szczyt bezczelności. To pozostańmy trochę w tym temacie, odchodząc już od spraw światopoglądowych, choć to się doskonale łączy, co pan zresztą przed chwilą wykazał. Wczoraj wieczorem dziennikarka RMF FM poinformowała, że Parlament Europejski skieruje do TSUE wniosek o tryb przyspieszony rozpatrywania skargi Polski na rozporządzenie o mechanizmie pieniądze za praworządność właśnie. Chodzi o to, żeby ten mechanizm był szybciej stosowany, niż liczyły Polska i Węgry. Europarlament przyjmie na sesji w dniach od 24 do 25 marca rezolucję w sprawie tego mechanizmu. Jeśli TSUE na ten wniosek przystanie i stwierdzi, że mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, to będzie można go stosować już za kilka miesięcy, a nie za dwa lata, jak chciały władze Polski i Węgier, tak? Pisze dziennikarka RMF FM. A moje pytanie do pana brzmi, panie pośle, co to wszystko pana zdaniem oznacza? No ja oczywiście mówiłem, że tak to się skończy. Znaczy ja mówiłem, że po prostu trzeba czytać coś w dokumentach, a nie wierzyć w jakieś deklaracje polityczne, które oni wielokrotnie łamali, mają te deklaracje kompletnie w nosie. To, co się liczy, myśmy od samego początku mówili, że to, co się liczy w polityce zagranicznej, a szczególnie w polityce unijnej, to są kwestie normatywne. No i mówiliśmy o tym, że ja widzę, co jest w rozporządzeniu, a niektórzy widzieli deklaracje polityczne. No to ja mówiłem, że z deklaracji politycznych nic nie zostanie, a zostanie rozporządzenie. Mówiłem, że oni wszystko zrobią, żeby wprowadzić to szybciej niż niektórzy deklarowali. No i chcę jeszcze raz wszystkim powiedzieć, że to będzie dla Polski tragedia. Dlatego, że dla Polski będzie to oznaczało, że będzie można jakby szantażować Polskę. Teraz mówimy, a mamy tam 700 miliardów, a za chwilę się okaże, że jakaś część tych pieniędzy będzie Polsce zabierana, dlatego, że na przykład nie mamy adopcji małżeństw homoseksualnych. No po prostu, no niestety, znaczy to jest tak, że oczywiście Polska jest w mniejszości w Unii Europejskiej, ale to nie jest tak, że my na wszystko musimy się zgadzać. Wiele decyzji w Unii jest podejmowanych w sposób jednomyślny. W związku z tym Polska ma narzędzia, żeby się temu przeciwstawić, no ale tu potrzeba po prostu odwagi. No właśnie, mówi pan o tym, że Polska ma narzędzia, by się temu przeciwstawić. Mamy stan, jaki mamy. Decyzje niektóre zostały już podjęte. Co pana zdaniem teraz, na tym etapie, można byłoby jeszcze zrobić, by odwrócić? Jeśli się to jeszcze oczywiście uda, to o czym przed chwilą pan mówił.
Znaczy, no, jakieś tam małe iskierki nadziei się tlą oczywiście, na czym przede wszystkim stoimy na stanowisku, że póki jest możliwość walki, no to trzeba o to walczyć. Jakaś mała nadzieja jest w tym, że chociaż mała, podkreślam, znając praktykę CUE, ale jakaś mała nadzieja jest taka, że tam jednak jakby nie będą chcieli już tak bezczelnie łamać prawa, no bo to rozporządzenie jest oczywiście niezgodne, w sposób tak oczywisty niezgodne z traktatami, że jakaś tam mała nadzieja, no Ministerstwo Sprawiedliwości cały czas tutaj pilotuje tę sprawę, by przygotowało też materiały do CUE, dlatego no, no jakaś mała nadzieja się tli na to, że może tam ludzie zachowają się przyzwoicie, chociaż chcę podkreślić, że jest to raczej mała nadzieja, być może nawet naiwna, można by było powiedzieć. No biorąc pod uwagę ten wieloletni spór Polski z Brukselą, jeśli chodzi o kwestie praworządności i to, że bardzo często fakty stały po stronie Warszawy, a Bruksela robiła co robiła, no to rzeczywiście można powiedzieć, że ta iskierka wydaje się dosyć iskierką małą. No to małą, aczkolwiek no trzeba pamiętać, że to wszystko, co było, no to jest pikuś w porównaniu do tego, co oni, w porównaniu tego rozporządzenia, które jest największą zmianą ustrojową, większą nawet zmianą ustrojową niż zmiana z traktatu nicejskiego na traktat lizboński. Dlatego jednym słowem, jeżeli oni się na to zgodzą, no to zgodzą się, przepraszam, że użyję słownika młodzieżowego, na bardzo gruby numer. Dlatego no po prostu no, jakaś mała nadzieja się tli. Na drugą nadzieją jest oczywiście głosowanie, odrzucenie tego całego pakietu w polskim Sejmie i wtedy trzeba będzie trzeba usiąść do stołu, no i to jest druga nadzieja. No właśnie, czy pana zdaniem to jest realny scenariusz? Pytam oczywiście też o rozmowy, tudzież spór w Zjednoczonej Prawicy, ale także podziały po stronie polskiej opozycji, przechodząc tak na ten grunt Polski. Chodzi oczywiście o to, no, o sprawę Krajowego Planu Odbudowy. Z jednej strony no, Solidarna Polska pokazuje pewne fakty, jest przeciwna pewnym rozwiązaniom. Z drugiej strony no, Lewica chociażby mówi, że ten projekt poprze. Jak pan ocenia tę dyskusję, która toczy się w Zjednoczonej Prawicy, no i samą konstrukcję tego Krajowego Planu Odbudowy, a co za tym idzie też Nowego Ładu, bo to ma być preludium i ma być to powiązane, jak mówił premier Mateusz Morawiecki. Znaczy w ogóle w Sejmie nie będzie żadnego głosowania ani za Krajowym Planem Odbudowy, ani tym bardziej za Nowym Ładem, przynajmniej w najbliższym czasie. To są w ogóle dwie odrębne rzeczy. W Sejmie jedyne, co będzie głosowane, to będzie głosowana decyzja za udostępnieniem tak zwanych środków własnych. Czyli w dużym skrócie mówiąc, za uwspólnotowieniem długu. Polega to na tym, że Polska na przykład będzie ręczyła w perspektywie długoletniej za długi Grecji, Włoch i innych państw. I w związku z tym będzie można wyemitować, znaczy Unia Europejska będzie mogła stworzyć nowe podatki i się zadłużyć, żeby pożyczyć Polsce pieniądze i przekazać Polsce dotacje, które Polska będzie musiała zwrócić między innymi w tych nowych podatkach. Generalnie jest to dla Polski bardzo słaby interes, moim zdaniem oczywiście, dlatego że Polska bez problemu mogłaby te pieniądze pożyczyć sobie na rynkach finansowych, ma dobre ratingi bez ręczenia za Grecję i za inne państwa w długiej perspektywie. Tym bardziej, że nie mówimy akurat w tym wypadku o jakiejś wielkich pieniądzach, dlatego że w przypadku dotacji to jest tam, mówię z pamięci, ponad tam 23 miliardy rozłożone na lata, a w przypadku pożyczki to jest około 30 kilku miliardów też rozłożone na lata, a pozostałe pieniądze europejskie, o których się mówi, to nie mają nic wspólnego, albo mają niewiele z tym wspólnego, bo to są pieniądze po prostu z tak zwanej siedmiolatki, której Polsce się należą, między innymi polityka spójności, która wynika z tego, że która jest opłatą, tak naprawdę jest opłatą za dostęp do polskiego rynku firm zagranicznych, dużo bogatszych. Taka była po prostu umowa pomiędzy nami. Dlatego no, w Polsce jest taka tendencja do mieszania tych wszystkich faktów. Znaczy mówi się, że dobra, Unia Europejska przychodzi i nam daje jakieś pieniądze, prawda? Znaczy dość bycia naiwnym. Znaczy trzeba widzieć oczywiście zalety bycia w Unii Europejskiej i tego, co Unia robi, wspólny rynek, wymiana jakby otwarcie granic i tak dalej, po prostu świetnie. Natomiast no, nie wolno nie widzieć też tej drugiej strony. Znaczy takie agresywne tworzenie państwa, wchodzenie państwa europejskiego, gdzie widzimy hegemonię Niemiec, gdzie jest tendencja do traktowania Polski jako kraju drugiej wartości, znaczy jak państwa drugiej, gorszej wartości, gorszej kultury. No i po prostu my na to nie możemy się zgodzić. No ja po to jestem też w Europarlamencie, żeby po prostu z tymi stereotypami wszystkimi walczyć. Jakby ja nie czuję, że Polak jest w czymś gorszy od Niemca, że my jesteśmy gorsi od Niemiec,
a już szczególnie jak nam się coś wypomina historycznie, no to to już jest w ogóle jakby szczyt bezczelności. Niestety takie tendencje w Parlamencie Europejskim ciągle są. To kończąc powoli naszą rozmowę, panie pośle, chciałem zapytać, rozumiem w związku z tym, o czym pan mówi, że Solidarna Polska nie zmieni swojego stanowiska. Pytam oczywiście też w kontekście tych różnych wypowiedzi medialnych, także chociażby też prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi o jego wywiad dla PAP-u na temat tego głosowania. No wiemy wszyscy, że tutaj zdania są rozbieżne między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską. Czy te zdania rozbieżne pozostaną? To znaczy tak, no my w tej sprawie jesteśmy konsekwentni. To znaczy my od początku mówiliśmy, nie ma zgody na budowanie państwa europejskiego, gdzie Polska będzie państwem drugiej kategorii. Nie zgadzamy się na wspólnotowienie długu, nie zgadzamy się na łączenie budżetu z kryteriami ideologicznymi, ale z drugiej strony oczywiście pan prezes ma rację, że i tutaj się pełni zgadzamy, że w tej konstrukcji jakby politycznej, w której my dzisiaj jesteśmy, Zjednoczona Prawica jest dobrym projektem, trzeba o niego dbać. Jeżeli my tego projektu nie utrzymamy, no to z drugiej strony mamy przecież opozycję, która się zgodzi już na wszystko, co tam Unia Europejska zawsze przyniesie. Dlatego no jakby mimo wszystko my musimy jakby mimo wszystko musimy widzieć to, że jest przed nami jeszcze wiele pracy, jest więcej rzeczy, które nas łączy niż dzieli. Choć paradoksalnie wydaje się, że ta rozmowa, czy też dyskusja merytoryczna bardziej przebiega w obozie Zjednoczonej Prawicy niż obóz na linii rząd-opozycja. Panie pośle, też na koniec chciałem zapytać krótko, bo to jest temat, o który nie mogę zapytać. Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dumnie ogłosił, że wybuduje w Warszawie kładkę pieszo-rowerową. Jej wartość, jej koszt to 180 milionów, a z drugiej strony Rafał Trzaskowski mówi, że pieniędzy nie ma, że Warszawa jest w trudnej sytuacji. Mamy jeszcze chociażby kwestię wyroku w sprawie śmieci, no a z drugiej, a z trzeciej strony lekką ręką wydaje się 200 milionów. Jak pan, panie pośle, ocenia tę decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego? Znaczy, jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie Warszawą, to po prostu ręce opadają. Znaczy, rozkradziono po prostu kilka budżetów Warszawy w reprywatyzacji, w nieruchomościach. Dalej z tym nic nie zrobiono. Wydaje się pieniądze na jakieś kompletne głupoty, na jakieś kozy, które i tak jakby nie potrafiono tym projektem zarządzać, poumierały, na jakieś palety. Tutaj jakby wymyśla się jakieś inne głupoty, a najważniejsze problemy Warszawy nierozwiązane. Podatki rosną, znaczy to jak tutaj się płaci za śmieci, za wodę, za wszystko. Zresztą lata zaniedbań, jeżeli chodzi o politykę odpadową akurat w Warszawie. No po prostu, no ale najważniejsze jest to, no niestety dla dużej części mieszkańców najważniejsze jest to, żeby po prostu nie było nikogo z prawicy. A to, że przychodzi jakby jeden czy drugi, który po prostu nie chce mu się w ogóle zajmować Warszawą, ma aspiracje do tego, żeby prowadzić politykę międzynarodową, a nie tam zajmować się wodociągami czy śmieciami, no to już nie jest mniejszy problem. No ale no, tak, znaczy na tym polega demokracja i to trzeba szanować, ale nie wolno tego nie zauważać i nie mówić o tym głośno. I tutaj stawiamy kropkę, puentował Patryk Jakiś z Solidarnej Polski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy. 7:09